Dick i Doug w filmie Nowe biuro. Pan Śrubka był bardzo przejęty. Dzisiaj miało przyjechać jego nowe biuro. Ach, żeby tylko na nie uważali. Ciągle patrzył na zegarek, ile jeszcze będzie musiał czekać. Dick i Doug wieźli je swoją ciężarówką. Przynajmniej tak mi się zdawało. Nagle pojawił się farmer Stubble. O, co to jest? Może nowa obora? Zajrzę do środka. Halo! Hej! Jest tam kto? Tymczasem pan Śrubka zaczynał się martwić. Powinni już tu być. Mam nadzieję, że go nie zgubili. To był świetny pomysł, Doug. Dobrze, że je przywiązałeś. Inaczej mogłoby spaść. Mogłoby, Dick. Tylko, że nie ja je przywiązałem. To ty zrobiłeś. Wcale nie, Doug. To ty je przywiązałeś. Biuro pana Śrubki stało na drodze, ale w środku ktoś chrapał. Uff, dobrze, że ciągle tu stoi. No co? Myślałeś, że wybierze się na spacer? Nie ma czasu na śmichy chichy. Ładujmy je na ciężarówkę i jedźmy szybko. Na pewno im spadło, czuję to. Spadło i rozbiło się na kawałki, a drugiego takiego nigdy nie kupię. Biedny pan Śrubka. Kiedy oni się pojawią, był bliski łez. Wcześniej wydawało mi się lżejsze. Dick, podsadź mnie. Słyszysz ten dziwny dźwięk? To chyba świnie farmera Stubla. Bierz linę, tym razem musimy porządnie je przywiązać. Moje biuro, moje piękne nowe biuro. Biedny pan Śrubka, stracił już całą nadzieję. Dzień dobry. Jesteśmy! Pan Śrubka był taki szczęśliwy, że ich widzi. Ojej! Cieszę się, że was widzę. Myślałem, że coś się stało. Że może źle je przywiązaliście i spadło po drodze. Dick i Doug zaczęli się śmiać. Już mieli mu powiedzieć prawdę, ale pan Śrubka wsiadł do kabiny dźwigu. Był gotowy do rozładunku. Tak, zaczep liny, a ja podniosę. Dobrze. Gotów, Doug? Gotów, Dick. Uwaga, niech pan podnosi. Pan Śrubka zaczął zdejmować biuro z ciężarówki. Dick, trzymaj się. I wystarczy. Dick i biuro bezpiecznie wylądowali na ziemi. Udało się! Stoi na ziemi! Nagle znowu usłyszeli coś dziwnego. Moje biuro chrapie. Chrapie? I to jak? Jechaliśmy taki kawał. Może jest zmęczone. Wygodna ta obora. Ojej, która to godzina? Chyba zaspałem. Chętnie napiłbym się herbaty, a dziś wtorek będą do niej pączki. Cześć, Dick. Cześć, Doug. Dick i Doug byli bardzo zaskoczeni,
Ale zanim zdążyli coś powiedzieć... Słuchajcie, przestawię dźwig i zobaczymy się później. Dick, ustawmy je na miejscu. Dobrze. I tak zrobili. Pchasz w złą stronę. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra. No, nareszcie, pasuje idealnie. Świetnie. Zaraz, zaraz. A gdzie są drzwi? Tam, na dachu. A, tak. Musimy je przekręcić. Jasne. I tak zrobimy. Jak teraz? Idealnie. Zaraz, zaraz. A gdzie jest okno? O tam, na dachu. Aha. To znaczy, że musimy je przekręcić. Dobra. I tak zrobili. Ale dalej coś nie pasowało. Wiesz, Dick? Dalej coś mi nie gra. Masz rację. Postanowili zajrzeć do środka. Widzisz? Okno jest tutaj. A, dach jest tam. No właśnie. Na ścianie. To na czym stoimy? I kiedy próbowali rozwiązać tę zagadkę, nadeszła Daisy. Wujku Duck? Cześć, Daisy! Mamy tu mały kłopot z biurem. I opowiedzieli jej wszystko po kolei. Że mieli po drodze mały wypadek, o tym, jak niespodziewanie pojawił się farmer Stable i jak trudno było zdjąć biuro z ciężarówki i o tym, że teraz nie mogą ustawić go dobrą stroną. Daisy szybko znalazła rozwiązanie. Dick, kiedy będziesz gotowy, przechyl je tak mocno, jak potrafisz. Dobrze! I o to chodziło! A teraz je postawcie! Jasne! Tak! A teraz trochę do przodu, wujku! Dobrze! Wystarczy! Po chwili biuro pana Śrubki prawie stało na miejscu. Jeszcze trochę! Jeszcze kawałek! Wystarczy! Teraz je opuść! Doskonale! Doskonale! Ucieszył się pan Śrubka, kiedy wrócił z parkingu. Prawda, jacy zdolni? I jak szybko im poszło! Och, tak! Tak! Pan wchodzi pierwszy. Witamy w nowym biurze! Och, bardzo wam dziękuję.